pewne, że pokonujemy Puszczę Niepołomice 3-2. Tak biorąc pod uwagę te wszystkie sparingi, zarówno grudniowe, jak i styczniowe, to chyba styl, jak i wynik mogą napawać optymizmem. No było fajnych, dużo momentów. Myślę, że dwie połowy do oceny, naszej oceny takiej, jeżeli chodzi o jakość gry, budowania, ale też zachowania się, pozycjonowania, jeżeli chodzi o boisko indywidualnie, bo też na to trzeba zwrócić uwagę. Także fajny materiał do analizy. Na wynik nie zwracam zbytnio uwagi w tym okresie, natomiast rzeczywiście w grudniu te sparingi, to tak jak powiedziałem zresztą zawodnikom już przed okresem przygotowawczym, to było coś, co ja nie będę tolerował, bo sparing sparingiem, ale styl, szczególnie mówimy o tym ostatnim sparingu z Ruchem Chorzów, był po prostu nie dla zawodników pierwszej ligi i to my nie możemy sobie na to pozwolić, nawet w grach kontrolnych. Dzisiaj, czy z meczu ze Skrą, było fajnych dużo elementów, jeżeli chodzi o te aspekty takie taktyczne, nad którymi pracujemy. Teraz się skupimy jeszcze mocniej nad pracą indywidualną, ale zachowań taktycznych, bo jeszcze widać, że nie wszystko funkcjonuje tak, jakbyśmy sobie chcieli. Popracować oczywiście nad skutecznością, bo szczególnie w pierwszej połówce tych sytuacji było sporo i tak naprawdę tam powinniśmy zamknąć wynik. Natomiast tak jak mówię, spokojnie czas będzie pracował na korzyść tego zespołu. Zawodnicy mówili, że w tych ostatnich tygodniach trenowaliście m.in. grę wysokim pressingiem. No dziś było to fragmentami widać, bo czasami wysoko podchodziliście. W kolejnych dniach, tygodniach również nad tym elementem będziecie pracowali, czy również tutaj inne aspekty będą dochodziły? No myślę, że dużo będziemy pracować też nad takimi indywidualnymi umiejętnościami gry 1-1 i to też jest do takiej poprawy. Widać było w tym spotkaniu, że jeszcze musimy na to zwrócić uwagę. Rzeczywiście ten pressing wysoki nieźle wyglądał, nieźle organizacja, agresywność. Nad tym będziemy dalej pracować, żeby to jeszcze usprawnić. Nad tymi elementami szczególnie skracania też pola gry w odpowiednich fragmentach. No nad wykończeniem jeszcze więcej skupić się nad tym, żeby mimo wszystko poprawić skuteczność, jeżeli chodzi o sytuację przed bramką, bo tu wydaje mi się, że mogliśmy w parę sytuacjach lepiej się zachować i tych sytuacji więcej stworzyć. To tak jak mówię, to jest taki okres, będziemy pracować dalej i wydaje mi się tą grę naszą usprawnić, to co powiedziałem, poprawiać, bo tak jak mówię, zwycięstwo jest fajne, ważne, to jest sparring, ale tak naprawdę przed ligą jeszcze dużo pracy przed nami. To jest taki okres, kiedy często nogi są ciężkie, ale w tej pierwszej połowie fajnie i płynnie na pewno ta gra wyglądała. Jeśli chodzi o tą motorykę, to taki szczyt będzie na zgrupowaniu, czy już powoli z tych obciążeń będziecie schodzili? Nie będziemy tak mocno bardzo schodzili, bo nie chciałbym, żeby ten zespół schodził, bo jeżeli się już zaadoptuje do pewnej pracy, to chcemy ją podtrzymywać też w okresie startowym. Także nie chcemy, żeby tak było, że w okresie przygotowawczym pracujemy mocno, a potem nic nie robimy. Także umiejętnie oczywiście będziemy to wszystko balansować i dużo pracować nad tą dynamiką, bo tego zespołowi jeszcze uważam w niektórych sytuacjach brakuje, aczkolwiek nieźle ta motoryka wygląda. No zobaczymy, ocenimy to. Mamy GPS-y, dzisiaj są środki, dzisiaj są te czasy, w których tak naprawdę bardzo łatwo określić, jak zawodnik na danej pozycji pracuje i to też staramy się pokazywać i wymagać od zawodników. Lista na zgrupowanie już w głowie, czy jakieś jedno, dwa znaki zapytania są? Nie, no na razie w głowie, na razie idziemy tą grupą. Oczywiście jeszcze w klubie toczą się rozmowy, my też nie ściągniemy to zawodnika, który jakościowo nam nie podniesie poziomu, bo to nie o to chodzi. Do GKS-u chcemy, żeby trafiali zawodnicy też, którzy są głodni gry, głodni sukcesów i pracujemy także wspólnie z prezesem, prezes przede wszystkim z dyrektorem też sportowym. Też sondujemy dalej rynek. Tak jak mówię, to trzeba na to wszystko na pewno spokojnie patrzeć, bo każdy transfer to już musi być transfer, który jest bardzo dobrze przemyślany i musi być trafiony.